Miałem 6-7 pokus, żeby ją zaprosić. Wszystkich nie wymienię, bo nie ma na to czasu, ale powiem po prostu. Moim gościem jest teraz Agnieszka Maciąg. Brawo! Dobrze, nie? Bardzo wspaniale, naprawdę super. No. Słuchaj, 6 lat mi zajęło, żeby tak ją nauczyć. Sam ją uczyłeś? No. To miał być śmiech, czy co to? Nie tak. Wierzę, że potrafisz grać na perkusji. Nie, ja jeszcze od czasu do czasu potrafię. Mógłbym ci pokazać, ale akurat wolę z tobą teraz porozmawiać, bo mogłoby się, wiesz, to źle dla mnie skończyć, gdyby na przykład pałeczka się nie tak odbiła i mogłabyś dostać, wiesz, gdzieś w głowę. Co jest prawdopodobne przy moich obecnych umiejętnościach. Słuchaj, czy Krzysztof Hołowczyc przewiózł cię kiedyś? Krzysztof Hołowczyc, miałam to szczęście. Krzysztof Hołowczyc rzeczywiście przewiózł mi samochodem na bardzo małej trasie, pełnej zakrętów i wyszłam z samochodu blada i się nie potrafiłam utrzymać na nogach. Ale mokra? Ale... Nie, blada, wiesz, nie byłam mokra z przerażenia. Raczej ledwo się trzymałaś na nogach. Czyli tak, co, stanęłaś i... takiego, że stanęłam się, trzymałam się maskę samochodu, bo nie mogłam się utrzymać. Rzeczywiście było to piorunujące wrażenie i myślę, że ta przejażdżka po takiej, jak to się nazywa? Takie coś? Tak. To jest wąż. Ale jest taka kolejka, nie pamiętam, jak się to nazywa. Rollercoaster? Rollercoaster, to jest nic w porównaniu z tym, jak jeździ Krzysztof Hołowczyc. Absolutnie nic. No, to fajnie. Muszę go w takim razie poprosić, żeby mnie przewiózł. Ciekawe, czy ja też wyjdę i będę robił, wiesz, tak. Założę, a miałeś zamknięte oczy? Wy no, tak miałem otwarte oczy, ale zamykałam, bo momentach skrętu. Bo to robi coś takiego, że jedzie, jedzie i nagle myślisz, że jedziesz prosto, a wiesz, jest bardzo, bardzo wielka prędkość i nagle się okazuje, że to jest zakręt, który cię naprawdę wypycha na drugi koniec świata. Niesamowite. A propos wypychania, to jak mówiono na ciebie tak pod koniec podstawówki, jak mi powiedziałaś? A propos wypychania. No. No więc byłam bardzo wysoka i bardzo chuda, więc złośliwe to się strasznie zmieniło, wiesz? Nie, no nie jestem już taka chuda. Złośliwe koleżanki mówiły, z przodu deska, z tyłu deska, to cała jest Agnieszka. No. Ja byłam przerażona i płakałam. Ale byłaś przerażona czym? A propos tym, tego braku wypychania? Tak, miałam straszne kompleksy. Tak? Nie, no ale później się wypchnęło i wiesz, jest no fajnie. Tak, ale muszę na to poczekać kilka lat. Tak? Tak. A jeszcze mówiono na mnie, czekaj, jak to było, długa jak ruski miesiąc i chuda jak wypłata. Ojej, no to, ale to czasy socjalizmu, to już minęło, także na pewno, wiesz, teraz się zmieniło. Powiedz mi, czy gdybyś miała powtórzyć jakiś jeden taki, wiesz, wybrany dzień ze swojego życia, masz jakiś taki w pamięci, który no, był naprawdę super? O Jezus, nie wiem, było mnóstwo momentów wspaniałych w moim życiu, ale nie chcę niczego powtarzać. Interesuje mnie to, co się wydarzy w przyszłości. Nie jestem przywiązana do tego, co było. Powiedz mi, gdybyś mogła coś powiedzieć o swoim bracie, który siedział podobno w więzieniu. Czy to prawda? Ha, tak, mój brat siedział w więzieniu, ale nie był kryminalistą, broń Boże, tylko studentem, który w ruchu solidarnościowym bardzo... Starszy brat. Starszy brat, tak, tak, dużo starszy A jak, brat. A jak on ma na nazwisko? To przy okazji dowiem się, jakie ty masz nazwisko panieńskie. No? Przepraszam moich rodziców, że o tym mówię, ale a, chociaż jak może to będą dumniej. Nazywam się Agnieszka Kozak. Panieńskie nazwisko jest Kozak. No i wiadomo już. Czyli tak. Brat miał na imię... Na imię Krzysztof. Ma. Czyli Krzysztof Ma. Kozak, w skrócie KK. Tak. Kodeks karny, prawda? Zlądował w więzieniu jako student, bo co, rozwoził jakieś, nie wiem... Znaczy u nas w domu w ogóle było miejsce spotkań grupy młodzieży, która działała właśnie w Solidarności. Oni pisali jakieś rzeczy, coś tam drukowali. Mieliśmy mnóstwo ulotek w domu zawsze. Także pamiętam moment, kiedy spałam i nagle o 5 rano w mieszkaniu się pojawiła policja. Przeszukali wszystko. Pamiętam, że wtedy właśnie wyrzucono moje ubrania, zabawki. To było naprawdę koszmarne. Niczego nie znaleźli, bo to wszystko było schowane pod dywanem. Krzysztof się czegoś domyślał i w nocy schował to pod dywan. Oni tam nie zajrzeli na szczęście. Także skończyło się dla Krzysztofa sobie fatalnie. Co ty myślałaś sobie wtedy o bracie, że zlądował w więzieniu? Że to dobrze, czy to źle? Nie no, fatalnie. Fatalnie, absolutnie. Znaczy, ja myślę, nie obchodziła cię ideologia, za co tam trafił? Ideologia mnie obchodziła, ponieważ od dziecka właściwie byłam wplątana w politykę tak naprawdę i mówiono w domu o tym, co się dzieje, że nie jest dobrze, że powinno się wszystko zmienić. Natomiast bardzo mnie to obchodziło, ale to było, wiesz, niesprawiedliwe. To był młody chłopiec, który nic nie zrobił, a siedział w więzieniu z kryminalistami. Ale myślę, że każde doświadczenie w życiu czegoś człowieka uczy, nawet złe. Nawet przede wszystkim złe. Tak? W 89 roku, no zobacz, to już prawie 10 lat temu, agencja Elite zorganizowała casting, prawda, którego... A ty się mylisz, bo to nie była agencja Elite, wiesz? A co to była? To było zrobione na zlecenie agencji Wilhelmina.
Nowojorskiej. To był ten casting, w którym było 5000 dziewczyn. I przyjechało wtedy rzeczywiście w Warszawie 5000 dziewczyn na ten casting. Także ogromna konkurencja. Wszystkie wtedy marzyłyśmy o tym, żeby wyjechać na zachód. No właśnie, to powiedz mi, wybrano cię jako jedną z 5000. Jakie to było dla ciebie uczucie? To nie byłby ten dzień, który warto by było powtórzyć? Znaczy ten dzień już mam za sobą i myślę, że czekają mnie cudowniejsze jeszcze przeżycia w życiu, liczę na to. No. Natomiast czułam się niesamowicie rzeczywiście, i zmodliłam sobie to chyba, bo rzeczywiście cały czas chciałam... A modliłaś się przed tym? Absolutnie, oczywiście. Serio? W kościele myślałaś sobie o tym, żeby wymodlić sobie ten takie wyjazd, zdarzenie? Nie to, żeby być najlepszą z 5000 dziewczyn, tylko żeby wyjechać. Słuchaj, powiedziałaś całkiem niedawno, że kiedy zaczynałaś pracować, niejednokrotnie stykałaś się z różnymi dziwnymi propozycjami ze strony mężczyzn, którzy chcieli być ze mną tylko dlatego, że jestem ładna i nawet mnie nie znali. No to Agnieszko, przecież ty już masz 29 lat. Czy to cię dziwi, że mężczyźni tego chcą od pięknych kobiet? Będzie mi to dziwiło do końca życia prawdopodobnie, dlatego że nie potrafię nadal, mimo tego, że myślałam, że uda mi się zrozumieć świat i pogodzić z tym światem. Jestem pogodzona, natomiast cały czas wierzę w prawdziwą miłość, w jakieś prawdziwe, cudowne odruchy i myślę, że to, co mamy na sobie, jest nieistotne tak naprawdę. Jest to pewnie gdzieś tam istotne, ale nie aż tak bardzo, żeby chcieć być tym człowiekiem, dlatego tylko, że ładnie wygląda. Tego nie pojmę. Powiedz mi, czy trudno było ci wrócić do pracy po urodzeniu dziecka? Ja w ogóle nie chciałam wrócić do pracy po urodzeniu dziecka i w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był moment, kiedy czekał na mnie bilet do Paryża z agencji Elite i właściwie wszyscy byli zainteresowani tym, żeby ze mną pracować. No. I nagle się okazało, że jestem w ciąży i to był taki dosyć trudny moment w moim życiu, bo ja zupełnie się nie spodziewałam, to nie była planowana ciąża, broń Boże, ja zupełnie się nie spodziewałam tego, że mogę być matką. Nie byłam do tego przygotowana. Zresztą nawet nie chciałam być matką. Bałam się odpowiedzialności, bałam się końca świata, bałam się właśnie tego, że będę się za bardzo... Czyli niezbyt dobrze tą ciążę znosiłaś, jak sądzę, psychicznie? Wtedy pomyślałam, że świat mi się rzeczywiście zawalił i że sobie z tym nie poradzę. Natomiast myślę, że człowiek jest obdarzony tak ogromną motywacją do życia i w ogóle sam fakt tego, że się ma w sobie małe istnienie ludzkie, jest tak nieprawdopodobną siłą, że miłość do dziecka spowodowała, że tak naprawdę kariera przestała być dla mnie ważna. Mhm. Ja poznałam mnóstwo modelek, które usuwały ciążę po to, żeby robić karierę i spotkałam na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy chcieli mi dać pieniądze nawet, żebym usunęła ciążę, czy proponowano mi. To uważam, że to jest nie fair. Ale w Polsce? Tak. W Polsce. I uważam, że to jest nie fair, dlatego że tak młoda osoba czasami... No i co ty odpowiadałaś? Jak ktoś dawał ci pieniądze, to powiedziałaś, spadaj facet, czy dokładnie. Co? Nie, że dziecko jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli ma się zdarzyć karierę, to się zdarzy, ale nie jest to dla mnie istotne. Czy co, ludzie po prostu nie chcieli zrozumieć tego, że ktoś, kto stoi u progu kariery, wybiera w ich pojęciu coś, co nie przyniesie ci. Nie byli w stanie rzeczywiście tego pojąć. Nie byli w stanie tego zrozumieć. Mówiono mi, że już jest po mnie, że jest koniec po prostu, że straciłam wszystkie swoje szanse i że się skończyłam. Także te słowa też były w pewnym momencie dla mnie motywacją do tego, żeby wykorzystać okazje, które się zdarzały i wrócić do tego zawodu. Ale popsuła ci się według ciebie figura po urodzeniu dziecka? Ja myślę, że... Dbałaś o siebie w ciąży? Nie, ja się strasznie obżerałam, potwornie. I przez pierwsze kilka miesięcy rzeczywiście bardzo przytyłam. Bo myślałam sobie, że dziecko potrzebuje, wiesz, że kobieta w ciąży powinna iść za dwoje. Takie strasznie głupie historie, które właściwie do tej pory pokutują w umysłach młodych kobiet. A potem po prostu zaczęłam odżywiać się tak, żeby dziecko było zdrowe, a ja żebym nie tyła. Ale nie robiłam tego z myślą o karierze modelki, z którą się pożegnałam tak naprawdę na początku. Także o dziwo zaczęłam chudnąć, miałam takie patykowate nóżki i tylko rósł mi brzuch. I to było bardzo fajne, jak szłam do szpitala, to byłam taką chudą dziewczynką z taką piłeczką. Z taką piłeczką, no. Także jak urodziłam Michała, bardzo szybko doszłam do siebie i myślę, że wypiękniałam, tak jak wszystkie kobiety piękniały lepiej. Po urodzeniu dziecka. Jest lepiej niż było. Zdecydowanie. A, no to super. Co to była za historia z tym, że jakiś chyba dyrektor artystyczny bodajże Kosmopolitan w Nowym Jorku ci proponował, to była kobieta, tak. No. Linda Cox, ona mi zaproponowała, już był Michał na świecie, miał roczek i ona zaproponowała mi, żebym przyjechała do Nowego Jorku, do agencji, której ona miała jakieś tam udziały. Tam było 20 dziewczyn, które wspaniale... Miałeś zostać drugą z Cindy Crawford, które tak? wspaniale pracowały, a Cindy Crawford miała zostać wcześniej. Aha. To inna osoba, która jest menadżerem Cindy Crawford. Chciała się mną zaopiekować i wróżyła mi karierę taką jak Cindy Crawford. Ale właściwie po co o tym mówiłem wszystkim? To jest wszystko nieważne tak naprawdę. Ale okej, i ta kobieta powiedziała, że jeżeli przyjadę na 3 miesiące do Nowego Jorku bez dziecka, bez męża, to znajdę się na okładce Cosmopolitan i wszystko. Jakby wybuchnie moja kariera. I co ty wtedy? Ale nie, ja nie byłam w stanie zostawić Michała na 3 miesiące, roczne dziecko. To jest niemożliwe. W Ameryce twierdzisz, że zetknęłaś się z różnymi światami. Ja cię tutaj zacytuję.
tym, w którym królują flesze aparatów, światła scen, ogonki drogiej biżuterii, i z tym mniej znanym, ze światem chorych na bulimię, zawiść dziewczyn, które po każdym posiłku z trudem wywoływały wymioty, żeby przypadkiem nie przytyć. I wiesz, ja pytam cię o to, dlatego że modelki, które tutaj u mnie były w programie, na przykład Agnieszka Pachałko, twierdzi, że nigdy niczego takiego nie widziała. Znaczy, ja to widziałam rzeczywiście i znałam. Wiesz, to pewnie wszystkim się tego nie robią. Na pewno nie wszystkie dziewczyny tego nie robią. Natomiast nie jest prawdą, że problem bulimii, że problem narkomanii nie istnieje w świecie mody. Absolutnie istnieje ten problem. Natomiast ja nie twierdzę, że... To ty jesteś jedyną, która tak naprawdę chce o tym mówić. Znaczy, wiesz, jest w stanie powiedzieć, że tak, że te dziewczyny, wiesz, się sprycują czymś i że to jest, no, taki dziwny trochę świat. Znaczy, wiesz, ja to widziałam, także ja tym mogę mówić, że tak jest, ponieważ tak jest rzeczywiście. Natomiast nie robią tego wszystkie dziewczyny. I to nie jest tak, że rzeczywiście wszystkie mają z tym problem. Natomiast istnieją osoby, które mają z tym ogromny problem. I w ogóle uważam, że moda, jest to duży problem dla ludzi, strasznie manipuluje ludźmi tak naprawdę. I tak zastanawiałam się nad tym, co się może wydarzyć w modzie XXI wieku. I uważam, że to nie jest, wiesz, kwestia tego, że wynaleziono wspaniały materiał, czy wspaniały nowy krój. Nie jest też zadanie przyszłości, żeby wynaleźć cudowny środek na zatrzymanie młodości albo na odchudzanie się. Myślę, że wszyscy ludzie powinni dążyć do tego, żeby zaakceptować siebie. I to powinno być zadanie mody, tak naprawdę. A ty siebie akceptujesz? Nie do końca. Mam z tym też duży problem. A czego nie akceptujesz sobie? No, mnóstwa rzeczy w sobie nie akceptuję. Ale mówisz o fizykalnych stronach, czy o psychicznych? Znaczy, nad psychiką pracuję i jestem coraz bardziej zadowolona ze swojej psychiki. No. Nad czym konkretnie pracujesz? Nad swoją duchowością pracuję. Ale co to znaczy pracuję nad duchowością? Znaczy, dużo czytam, dużo myślę, piszę. Ale po co to robisz? Chcesz być mądrzejsza, czy po co to się robi? Po to, żeby, wiesz, no ja myślę, że każdy człowiek pojawia się na świecie, żeby miał jakąś misję do spełnienia. Nie twierdzę, że to jest, że muszę zbawiać świat, ale każdy istnienie ludzkie ma jakiś sens na tym świecie. Ja chcę odnaleźć jakiś sens mojego życia. Chcę być lepsza dla siebie i dla innych ludzi. Jaki jest w tej chwili twój stosunek do małżeństwa albo życia na kocią łapę? Małżeństwa albo życia na kocią łapę. Znaczy, wiesz, ja myślę, że najwspanialszą rzeczą dla kobiety jest to, żeby poślubić mężczyznę, którego się kocha i by z nim do końca życia. I tak o tym marzyłam tak naprawdę i to było marzenie mojego życia. No niestety mi się nie udało i bardzo tego żałuję, ponieważ się rozstałam z moim mężem. No tak. A teraz jestem z innym mężczyzną i właściwie... No to co, to nie możesz teraz na przykład drugi raz wziąć ślubu? Mogę i pewnie wezmę ślub. No. Myślę się, że tak zrobię, bo chciałabym jakoś tam uhonorować ten nasz cudowny związek. Natomiast jakby do samej instytucji małżeństwa myślę, że trzeba dorosnąć, a ja wtedy jeszcze nie dorosłam, kiedy brałam ślub. Także chciałam powiedzieć... A kiedy myślisz, że dorośniesz teraz, żeby wziąć z Robertem ślub? Ja już myślę, że dojrzałam do tego, absolutnie. Wiesz, no, myślę, że 22-letnia osoba nie jest w stanie podjąć decyzji na całe życie, a kobieta, która zbliża się do 30, absolutnie już wie, czego chce. Poza tym okres 20-30 lat w życiu kobiety jest tak totalną zmianą charakteru, osobowości. Tak? No nigdy nie byłem kobietą, a w szczególności w tym wieku. Może byłeś w poprzednim wcieleniu. Chyba nie, coś mi się wydaje jednak, że nie. O swoich mężczyznach, znaczy o typie raczej, mówiłaś tak. Lubię mężczyzn, choć nie tych, którzy wywracają za mną oczy. Uwielbiam mężczyzn twórczych i tak dalej, no tam już nieważne. I tutaj, że mają być silni i wrażliwi zarazem. Mówiąc silni, mam na myśli nie mięśnie, a siłę wewnętrzną, o którą jest w życiu dużo trudniej. Więc ja chciałem cię zapytać po pierwsze, czy to nie jest... Znaczy, teraz cię pytam jako mężczyzna, czy to nie jest tak, że kobiety trochę się krygują z tym, że facet nie powinien być dobrze umięśniony i tak dalej. No tymczasem jak, nie wiem, są występy takich facetów, wiesz, typu Chip and Dale czy coś, no tam kobiety podobno szaleją. Nie wiem, bo akurat nie byłem. Też widziałam to w telewizji, rzeczywiście, ale to jest, myślę, że zależy od kobiety. No są kobiety, które dostają szału na widok umięśnionego faceta, a są kobiety, których to w ogóle nie rusza. Akurat mnie niespecjalnie rusza. Nie wiem, zupełnie nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Ale mnie raczej pociągają mężczyźni wątli, że tak powiem. Jest szansa? No nie, teraz jesteś zajęta, także nie za bardzo. Już jestem zajęta, tak. A Robert jaki jest tak z wyglądu? Bardzo jest takiej właśnie delikatnej budowy, bym powiedziała, aczkolwiek niezwykle proporcjonalnej i pięknej. A wzrost? A wzrost jest niższy ode mnie. Jest niższy ode mnie nawet na bosaka 3 cm. Moje szanse coraz bardziej się zbliżają. Oczywiście już po tym, jak ten... Ale muszę powiedzieć, że kiedy byłam nastolatką, miałam przez chyba miesiąc narzeczonego, który był ode mnie. Czy narzeczony, trzymaliśmy się za ręce w kinie, to wszystko. No. On był ode mnie niższy, troszkę, niewiele. I pewnego dnia przed kwiatami powiedział, że jest mu bardzo przykro, ale różnica wzrostu doprowadza go do takich kompleksów strasznych, że niestety musimy się rozstać.
Niedobrze. Robert jest fotografem, poznałaś go na pokazie mody. Pamiętam, że ty kiedyś już mówiłaś o tym, że nie za bardzo coś tam między wami zagrało, a mimo tego on cię w jakiś sposób zafascynował. Pamiętasz dokładnie, o co chodziło? Czym cię tak zafascynował? Wtedy mnie nie zafascynował w ogóle, absolutnie niczym. I pomyślałam sobie, że mnie nie lubi. Kiedy podałam mu rękę, właściwie szukał czegoś na podłodze i patrzył na swoje buty. Olewał cię, mówiąc krótko. Znaczy nie olewał. On twierdzi, że takie zrobiłam na nim wrażenie, że rzeczywiście poczuł się speszony i zażenowany. Aha. Natomiast ja byłam wtedy, no nie myślałam, szczerze mówiąc, nie szukałam miłości. Byłam, rozstałam się z moim mężem i byłam na etapie takim, że postanowiłam, że po prostu żadnych facetów już nigdy więcej. Naprawdę, że wolę być sama. Tak, że sobie będę z dzieckiem, malowała obrazy, pisała jakieś książki. Kształciła się duchowo, była lepszą, prawda? Tak. Natomiast myślę, że nic mi do niczego potrzebne i właśnie w takich momentach spada na człowieka i grom z jasnego nieba. Mhm. Jesteś niego zazdrosna? Potwornie, jestem strasznie zazdrosna. Tak? A on? On też. A o co jest najbardziej zazdrosny? O wszystko, znaczy o mężczyzn. Jest strasznie zazdrosny o mężczyzn. A to chyba dobrze. No, nie wiem, może tak. A jak Michał się zwraca do Roberta? Robert. Czyli po imieniu, tak? Normalnie tak do niego. Mhm. A tak nawiasem mówiąc, czy w jakim wieku on jest teraz? 6-7 lat, coś takiego, tak? 6 prawie. Ma jakieś śmieszne słówka, powiedzonka, którymi ostatnio się zaskakuje? Znaczy nie wiem, bo wczoraj powiedział, że ma 3 pieniążki, to mnie bardzo zaskoczyło, ale znaczy bardzo było to urocze, że mam skarbonkę, mam już 3 pieniążki. Ale nie zna wartości pieniędzy. Nie, zupełnie nie. Uważa za 3 pieniążki. Można kupić mnóstwo rzeczy wspaniałych. Mm-hmm. Nie, no mam mnóstwo fantastycznych zwrotów, które mi rozbrajają mnie codziennie. Mm-hmm. Podobno bardzo lubisz zbierać stare przedmioty i twierdzisz, że mają duszę. Tak, mają duszę i ci trochę... co ty zbierasz? Znaczy, wiesz co, ja się już trochę przestraszyłam, ponieważ pomyślałam sobie, że tak naprawdę w każdym przedmiocie jest zaklęta przeszłość i tak naprawdę nie znamy tej przeszłości. Także kupiłam sobie różne, na przykład sobie kupiłam maszynę taką do szycia, która jest stołem, czy złożę jakieś różne ramki, dzbanuszki, właściwie wiesz, zagracasz mieszkanie. Zagracam, mam strasznie zagracone mieszkanie, uwielbiam to. Piszę sobie dzwonki, jakieś lampki, tak, mam mnóstwo świeczek. A propos świeczek. Takich przedmiotów z duszą, och, słuchaj. Jak pięknie. Tutaj masz naprawdę takie super żelazko z duszą. Także w ogóle no, naprawdę jest oj, cudne. Dziękuję ci strasznie. Także będziesz miała kolejny grad do swojego mieszkania. A wiesz co? Co? Ty też masz coś dla mnie. Mam. Ale wiesz, ja nie zbieram takich rzeczy. A mam do ciebie kulkę. A, kulka. To jest kulka energetyzująca. I powinna tutaj stać i będzie przynosiła dobrą energię. I przynosi szczęście poza tym. Gdzie jestem? Jak się czujesz? Nie, no w porządku. Gdzie ma stać? Tutaj? Tak. Tak? No, no, chciałam tak trochę... kupić nowy kubek, wiesz? Nie, ten kubek jest nie do ruszenia. A w prezencie już go dostałeś, tak? Tak, w prezencie. No jasne. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, skąd ta twoja wiara? Bo zauważyłem, że jesteś wierząca i wiem, że nawet wcześniej jakieś tam ruchy oazowe, takie och, rzeczy. Tak, bardzo silne ruchy oazowe. Ale wiesz, szczerze mówiąc, tak nie bardzo pasujesz do chyba do tego typu dziewcząt, które tam, jak sądzę, się pojawiają. W sensie... fizykalnym w sensie, takim, wiesz? Że nie pasuje do oazy na przykład, czy do kościoła? Tak. Dlaczego? No nie wiem, tak jakoś nie bardzo mi się wydaje, że tak jest. Znaczy wiesz co, ja w ogóle nie tylko o to chodzi, że fizycznie pewnie pasowałam, tylko miałam w sobie tak mnóstwo, że to mam mnóstwo energii, której nie widać, dlatego że jestem chora w tej chwili. Natomiast miałam w sobie tak dużo energii, że nie byłam w stanie wysiedzieć w miejscu i robiłam ciągle jakieś rzeczy, że chciano mnie z tej oazy wyrzucić. To gdzieś wlazłam, to na jakiś dach, to kogoś zbuntowałam przeciwko czemuś. Boże święte, byłam straszna. I to było tragiczne, rzeczywiście starano się mnie wyrzucić nie za to, że robiłam coś złego w sensie moralnie, tylko... że byłam jakaś taka niepokorna strasznie. Mhm. A to jest prawda, że ty piszesz jakieś listy do Boga i tak dalej? To prawda? To jest może śmieszne, wiesz, to jest taka... Teraz jak myślę o tym, kiedy pisałam listy do Boga i do Matki Boskiej... teraz że to nie, poczekaj. Mhm. Że to był sposób mojej modlitwy, ponieważ są piękne modlitwy, których nas uczą w Kościele i tak dalej, natomiast one nie są tym, co ja czuję. Mówiąc te słowa, mhm. nie potrafię jakby, wiesz, żyć tym, nie potrafię tego przeżyć tak naprawdę. I moje listy były rodzajem modlitwy. I tak naprawdę w tej chwili zdaję sobie z tego sprawę, że to była taka podświadoma metoda na samoanalizę, czy rozumiesz, coś takiego. Mhm. Po prostu sama sobie robiłam, sama dla siebie byłam psychologiem w tym momencie, czyli sama sobie pomagałam. Potrafiłam sobie uporządkować się, swoje pragnienia, to czego chcę i do czego dążę. A w tej chwili
piszę, ale to nie są listy do Boga, to jest raczej, nie wiem, czy to jest kwestia, to jest moja rozmowa z Bogiem. Nie chcę, żebyś tego szydził, bo to jest dla mnie bardzo ważne i myślę, cieszę się, nie, ja tego nie szydzę. Wiesz, zastanawiam się tylko, skąd się bierze ta twoja potrzeba do takiego niby, wiesz, polepszania siebie. Znaczy, ja nie wiem, czy niby, czy nie niby, ale po prostu to mnie zaczęło intrygować, że, wiesz, być może to jest jakiś rodzaj kompleksu, może brak ci pewności siebie, brak ci, nie wiem, nie, czegoś. Nie, to ma wspólnego z brakiem pewności siebie i kompleksami. No ta poprawa duchowa, czemu to ma służyć? Nie wiem, no, nie bardzo mogę się tutaj w tym tego sensu. Znaczy, powiedziałam ci, że każdy człowiek powinien się rozwijać przez całe życie i szukać czegoś. Mhm. Ja w pewnym momencie rzeczywiście zapomniałam o Bogu i jakby gdzieś tam moje życie się jakoś tak dziwnie rozchwiało. Mhm. I ja zaczęłam szukać różnych sposobów na wiarę i w buddyzmie i nie wiem, na przykład wierzę w reinkarnację. Także ja jestem katoliczką, ale nie jestem taką katoliczką, która wierzy dokładnie w to wszystko, co mówi Kościół. To nie wynika z kompleksu, to wynika z każdej chyba potrzeby każdego człowieka do tego, żeby być blisko czegoś wyższego i zrozumieć pewne sytuacje, które nas w życiu zdarzają. Mnie spotkało mnóstwo bardzo przykrych sytuacji w życiu i potrafię dzięki wierze zrozumieć, że w tym wszystkim jest cel i że to nie chodzi o to, żeby mnie pognębić, tylko żebym uczyła się przez to. A na pasterkę pójdziesz? Nie, nie sądzę. Nie? Nie. No tu mnie zaskoczyłaś. Ale nie, to nie jest tak ze mną, że ja biegam na mszę i tak dalej. Nie, ja chodzę do kościoła, kiedy on jest pusty, wtedy lubię się pomodlić. Ale nie rób ze mnie, wiesz, takiej fanatyczki religijnej. Ja nie robię, no pytam, żeby się dowiedzieć, jak to naprawdę jest. Ale bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Agnieszka Macioł. Dziękuję bardzo.